Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawy problem, kiedy po przypadkowym zatrzymaniu za alkohol, obligatoryjnym skierowaniu na badania WOMP, wychodzi ci nagle schorzenie błędnika i nie możesz odzyskać prawa jazdy zaledwie kategorii B, ale niezbędnego ci do pracy. Witam Pana, w związku z moją sytuacją znalazłem na YouTubie Pana filmiki. Otóż w październiku zeszłego roku zostałem zatrzymany przez policję. Na badaniach wyszło, że jestem po użyciu alkoholu, czyli 0,23 mg. Okres prohibicji zakończył mi się w kwietniu, 6 miesięcy, ale od tej pory nie mogę przejść badań lekarskich w WOMP. Byłem szczery, przyznałem się, że parę lat temu miałem ablację serca, musiałem zrobić holter, no i że miałem zawroty głowy 2 lata temu z powodu kręgów szyjnych, przez które chodziłem na rehabilitację. Lekarz prowadzący zarządził badanie VNG, na których wyszło, że prawy błędnik jest nieco słabszy od lewego. No, za co więc laryngolog WOMP, no tutaj na pieczące ma napisane foniatra audiolog, nie podpisał mi pozytywnego orzeczenia. No, właśnie przez niego borykam się z brakiem tego pozytywnego orzeczenia. Mój laryngolog, do którego idzie z tymi wynikami, po prostu się śmieje, także musiałem mieć jakiś wpływ, czymś zauroczyć tego lekarza WOMP-u. No bo ten mój nie widzi żadnych przeszkód. Chodzi o prawo jazdy kategorii B, nawet robię tomografię głowy. Co mam zrobić w tej kwestii? Jak dotąd sprawa jest zawieszona, bez orzeczenia, robię badania laryngologiczne, gdzie mogę. Byłem już u kilku laryngologów, no, czekam na ten tomograf. No, dla mnie to jest po prostu teatrzyk. Staram się jednak być cierpliwy, choć straciłem przez laryngologa pracę. Do końca kwietnia miałem zawieszenie. Odpowiadając na to pytanie, no niestety, powtarzam jeszcze raz, nie można zlekceważyć badań WOMP. Często cię łapią za jedno, wychodzi drugie, tracisz prawko. I niestety wpadasz tutaj w taki tryb administracyjny i w zasadzie dla sprawy nie ma znaczenia, kto ma rację, czy ty masz rację, czy ten laryngolog, czy jesteś zdolny, czy niezdolny. A bardziej chodzi o to, czy wszelakie papiery, czy odwołania poszły w przewidzianym czasie. No teoretycznie, jak sprawa się przeciąga, możesz napisać jakąś skargę do dyrektora WOMP, no, że ciągle nie ma orzeczenia, no, jak ci dadzą to orzeczenie, to możesz się odwołać do instytutów. Natomiast czy coś z tego wyjdzie? Bardzo wątpię. Oni się zawsze wytłumaczą bezpieczeństwem ruchu drogowego, koniecznością dogłębnego wyjaśnienia funkcji twojego błędnika, coś tam mówiłeś o zawrotach głowy. Natomiast ku przestrodze, cała sprawa świadczy tylko o tym, że naprawdę nie warto jeździć w dzisiejszych czasach po alkoholu. Za głupotę możesz stracić prawko, nawet prawko osobowe, a już o zawodowym CDE nie mówię. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo tutaj w komentarzach poniżej. Tradycyjnie zapraszam cię tutaj na mojego wideobloga Badania Lekarskie Kierowców. PL. Możesz tam zapisać się do newslettera, opisuję tam podobne sytuacje. No niestety ty nie jesteś pierwszą osobą, która straciła to prawko. Szczególnie boli prawko stracone przez głupotę za alkohol.